Siemanko, tu Kepson, witam w sobotę. Mam nadzieję, że weekend mija wam błogo. Dziś przedstawię wam pierwszą z dwóch recenzji z podwarszawskiej miejscowości Ząbki. Jest to kontynuacja mojej serii, w której sprawdzam właśnie lokale nie w samej stolicy, a dookoła niej. Następny w kolejce czeka Łochów i potem coś od północy pozwiedzamy, pojeździmy. Zanim przejdziemy do głównej recenzji, to fajnie by było, jakbyście zostawili łapkę w górę. Dzięki temu film poniesie się dalej, a jak ktoś jest nowy na moim kanale, to niech zostawi subskrypcję i odkrywa ze mną najlepsze lokale w Polsce. I nie tylko. We wcześniejszych dwóch filmach odwiedziłem Grand Kebab oraz Kebab u Jamara. Obydwa w Wołominie. Bardzo fajnie się to poniosło, zatem lecimy z tematem dalej. Starsi widzowie pamiętają może, ale raz już w Ząbkach byłem. Była to wizyta w nieistniejącym już lokalu Achlem. Ostatnio wrzucając właśnie fotki na fejsa, z których wynikało, że odwiedziłem to miasto po raz drugi, tam pojawiły się komentarze, jakoby nic tu nie znajdę, same słabiaki. A co ja o tym myślę? Nie jest tak źle, średni poziom krajowy został podtrzymany. No i nawet ten dzisiejszy zawodnik całkiem mi smakował. Wchodzę do lokalu, przede mną dwie osoby, chwilę na zastanowienie i patrzę, że to mięso, które finalnie zamówiłem, zresztą wygląda całkiem przyzwoicie. Jak podróżuję coraz to po nowych miejscach, tak wszędzie wspólnym mianownikiem jest to, że mięso, które społeczeństwo nazywa baraniną, wygląda jak pieczony pasztet. Tutaj tabela wyglądała nieco inaczej, bardziej okazale według mnie. Mniejsze kulki, struktura tego mięsiwa była też nieco inna, do tego było ciemniejsze. No wierzcie mi, że to też nie jest kwestia tylko do pieczenia, choć to bardzo ważne. No w skrócie jakaś ta inna kula bocy była i teraz kwestia, czy tylko lepiej wygląda, czy może też lepiej smakuje. Zapłaciłem 11 zł za kebab w placku, sosy mieszane, mięso a la wołowo i jagnięce. Chwilę, moment i dostałem już kepso do ręki. Mięso ścinane dosłownie przed chwilą, bo pani złożyła zamówienie przede mną, była pierwsza, przede mną właśnie były dwie osoby i pierwsza pani, która złożyła zamówienie, to dla niej właśnie było, przy niej było ścinane to mięsiwo, zatem nie przewietrzało i powiem wam, że jak na standardy belek właśnie z hurtowni, to naprawdę czuć różnicę. Ostatnio często zamawiałem mieszane, no ale to mięso zaciekawiło mnie na tyle, że nie chciałem, żeby przez pryzmat kurczaka moje spojrzenie na to drugie w jakiś sposób się zmieniło, bo i ten kurczak wyglądał dość typowo, a po drugie nieczęsto mi się zdarza właśnie odkrywać coś innego. No i miłe zaskoczenie, kawałki były nieco twardsze, tak jak mówiłem, struktura tej mielonki jest inna, nieco bardziej nabita, w smaku gorzko słona, ale cały kebab to była mieszanka, od słodkości po ostrość. Już wam mówię dlaczego. Mieszany sos okazał się być całkiem przyzwoity. Czuć było ostrość, nie jakaś tam powalająca, wiecie. No ale też dobrze, że nie przejęła kontroli nad całością. Wyczuwalne od czasu do czasu mocniejsze uderzenie kapsaicyny, no ale w granicach rozsądku, także myślę, że nawet jak nie lubicie ostrego, to ten sos nie będzie wam sprawiał problemu. Myślę, że ten sos wam siądzie, bo sprawia on, że całość nie jest nudna. Nie wiem, czy to kwestia surówek, które były w środku, czy były jakoś nakrapiane, czy ten łagodny sos był taki słodki, ale serio, co gryz, to czujesz taką mieszankę smaków, słodkość nie na tyle, żeby zemdlić, tak jakbyś się czuł po zjedzeniu lizaka, ale taka lekko wyczuwalna nuta, smaczne. No cóż można rzec, kebabowa kulinarna podróż po smakach wszelakich, mi to odpowiada, choć nie każdy pewnie będzie fanem takiego rozwiązania, to już byście musieli spróbować sami, albo jak jedliście w tym lokalu, to możecie napisać komentarz. Cała kanapka nie była duża, stosunek mięsa do warzyw też nie był powalający, no ale umówmy się, ja zapłaciłem za to 11 zł, a zdaje się, że to mięso jest nieco lepszego sortu niż zazwyczaj, a to, że zamówiłem te pozycje, to może nawet i dobrze, bo jadło się to wygodnie, a od czasu, gdy nagrywam na mieście trochę na nielegalu, to dla mnie dość istotna sprawa. Sam kebab zrobiony w takim stylu trochę jak panini. Kanapka włoska, szersza, ale chudsza, cieńsza. Placek był chrupiący i zawinięty w taki sposób, że nie czuć było jego ogromu. No kurczę, mi dziś smakowało. Z warzywek jak widać, a widać ich sporo, zatem nie będę wymieniał po kolei. Standardowy problem, że były ciepłe. No ale w tym wypadku nie da się tego uniknąć, bo czasami zdarza się, że pitę można podgrzać i dopiero nałożyć składniki. To ten zrobiony był w taki sposób, że możliwości otworzenia po zgrillowaniu już nie było. Śmiało polecam i zaznaczam, że jak jesteście fanem bardziej mięsnych kebabów, to trzeba wchodzić w droższe, te większe pozycje. Jak traficie na mięso ścinane zaraz przed waszym przybyciem, to myślę, że możecie być zadowoleni. W hierarchii kategorii średniej na polskiej mapie kebabowej poziom podtrzymany. Ba! Nawet myślę, że ten lokal jest nieco ponad to. No i fajnie, pierwsze zaskoczenie w nowym roku. Mam nadzieję, że będzie ich więcej. Mam nadzieję nagrać też więcej kepsów, które składają się z mięsa przyrządzonego przez sam lokal. No ale to później, jak wybierzemy się w podróż dalej w Polskę właśnie, na razie lokal.
totalnie, bo ja też, tak jak mówiłem wcześniej, podkreślam, na razie przerwa, detoks od kebabów i ogólnie tam trochę sobie ćwiczę. Dziś daję ocenę 6,5 na 10. Jest to, powiedzmy, prawie najwyższa ocena za kebab w kategorii kulek, bo był zrobiony przyzwoicie, a i to mięso w końcu jakby nieco inne, nieco lepsze, także myślę, że ocena jak najbardziej adekwatna. Pozdrawiam moich patronów Rafała Tabakę, Mariana Czerniejewskiego, Daniela Grelocha, Regusia i Tomasza Starca. Yo!